jak załadować drzewo, czyli kloca na wóz. Okazuje się, że łatwo, jeśli wiemy, o co chodzi. Potrzebne będą wóz, piła motorowa do pocięcia belek, po których potoczy się kloc. Dwa długie łańcuchy oraz ciągnik rolniczy jako pierwsze. Przywiązujemy koniec łańcuchów do wozu, następnie opuszczamy je po belkach i wsuwamy je pod kloca i opasujemy do połowy dalej od góry. Łańcuchy zbiegają się razem przy traktorze. Końcówki są spięte bolcem, następnie należy pociągnąć kloca traktorem. Kloc sam wtoczy się na wóz. Ważne jest, żeby belki, po których toczy się drzewo, były silne i odpowiednio pozacinane piłą motorową, tak żeby nie spadały z kół, a łańcuch przesuwał się po prowadnicy wyciętej w belce. Tym sposobem w 10 minut można załadować na wóz dwa kloce.